Film już był pokazywany na festiwalach. Z jakim odbiorem pani się spotkała? Fantastycznym, zwłaszcza za granicą. Zresztą ja znowu teraz się wybieram na kolejne festiwale. Jestem zapraszana do bardzo wielu konkursów. Właśnie do konkursów. Zobaczymy, jak to będzie, ale w Karlowych Warach i w Hajfie na przykład on był wyjątkowo, miał wyjątkowo dobre przyjęcie. Zupełnie inaczej w Karlowych Warach, tam entuzjastycznie. Natomiast w Hajfie wszyscy byli przerażeni. Przychodziły do mnie kobiety, pani dyrektor festiwalu mówiła, to jest film o mnie. Ale to jest, bo to ma inny kontekst. Tam wszyscy są na wojnie. Tam jest zagrożenie nieustające, 24 godziny. W związku z tym wszyscy idą do wojska, i kobiety, i mężczyźni. Więc ten problem czekania, ale właśnie na kogoś, kto jest na wojnie, czyli parę ulic dalej, czy parę kilometrów dalej, czy parę set kilometrów dalej. Tam jest inny odbiór, inny kontekst, inne pytania mi zadają.